Dzień dobry Państwu, bardzo dziękujemy za zaproszenie miesięcowej fotografii. I możemy tak, będziemy bardziej rozmawiać niż może prowadzić, a też jeżeli komuś by się narodziło jakieś pytania w trakcie, to zachęcamy do zadawania ich. Spotykamy się 2 lata po debiucie Weroniki tu na festiwalu, więc to tym bardziej jest, myślę, przyjemny i ważny moment. 2 lata temu, w 2016 roku, Weronika była jedną z finalistek sekcji Show Off. Wówczas została wybrana przez kuratorkę Agnieszkę Reis. No i taki prywatny może wątek jest w tej historii taki, że my wtedy przyjechałyśmy z Magdą Sokalską tu na festiwal i zachwyciłyśmy się tymi pracami. I tak to się zaczęło, tak to się zaczęła nasza współpraca. A zaowocowała ona właśnie książką, wokół której się dziś spotykamy. To jest książka Traces, wydana przez jednostkę, galerię i wydawnictwo, które współtworzymy z Magą. Książka miała premierę podczas Pari Foto, teraz w listopadzie w 2017 roku. No i została dość dobrze przyjęta. Byłyśmy zdumione, że zabrałyśmy parę kartonów i nie musiałyśmy żadnego zabierać do domu. Także chyba tyle tytułem wstępu. I chciałam w takim razie przejść do pytań, czy też do naszej rozmowy. I jak to się stało, Weroniko? Co było inspiracją do cyklu Traces? Tak, na początek dzień dobry wszystkim. A więc cykl powstał, pomysł na cykl powstał w czasie poszukiwania internetu. Ponieważ jestem fanką wygrzebywania różnych ciekawych zdjęć z różnych archiwów. Często przeglądam na przykład zbiory biblioteczne, które też są dostępne w internecie, różne biblioteki udostępniają za darmo. Ale też właśnie jakieś zdjęcia prasowe, czy tak jak w tym przypadku są to zdjęcia stokowe. I w czasie jednego z takich przeszukiwań natrafiłam na zdjęcia, co do których nie było pewności, czy są to zdjęcia rodzinne, wyciągnięte z jakiegoś domowego albumu, czy właśnie jakieś zdjęcia inscenizowane. Ponieważ kiedy trafiłam do banku zdjęć, przy tych różnych znalezionych fotografiach, były jedynie słowa klucze, które tak naprawdę niewiele wyjaśniały. Były to na przykład słowa jak rodzina, portret rodziny, mama z tatą, z dziećmi. Czyli takie bardzo, bardzo opisowe, ale właściwie opisujące sytuację, którą widzieliśmy, ale nie stało jakby za tym coś więcej. Postanowiłam więc jakby iść dalej tym tropem i używając tych słów kluczy, które znalazłam przy tych pierwszych zdjęciach, zaczęłam przeszukiwać te dalsze archiwa. Były to konkretnie archiwa amerykańskie z lat 50. i 60. I wybrałam jakąś grupę zdjęć, która stała się początkiem stworzenia takiego mojego trochę własnego, nowego albumu rodzinnego, gdzie te zdjęcia, te, które wydawały mi się autentyczne zdjęcia rodzinne, zostały przemieszane z tymi, które najprawdopodobniej zostały stworzone na potrzeby jakichś artykułów lub potrzeby reklamy. Jeszcze cofnę krok o krok. Pozostałaś przedstawiana, byłaś przedstawiona jako autorka fotografii. Wiadomo, że nie jesteś autorką fotografii, tylko autorką fotomontaży. Może troszkę z zaplecza twojego od przeszłości, bo nie jesteś fotografką oryginalnie, prawda? Nie fotografujesz sama. Czasami na potrzeby różnych projektów, ale wcześniej zajmowałaś się różnymi projektami artystycznymi, bo skończyłaś ESP, tak? Mogłabyś troszkę jakby naświetlić swój warsztat. Skąd te fotomontaże są wykonane niezwykle precyzyjnie, tak technicznie? Skąd taki warsztat i jakby jakie masz zaplecze w tym kontekście? Więc tak, skończyłam grafikę na Akademii Sztuk Pięknych. I na grafice to jest taki specyficzny kierunek, że jest bardzo wiele pracowni przez pierwsze 3 lata, gdzie tak naprawdę można spróbować bardzo, bardzo wielu rzeczy. I właściwie na początku studiów o wiele bardziej byłam zainteresowana malarstwem i byłam na 100% przekonana, że będę po prostu malarką.
Jednak pojawiła się ta pracownia fotografii, która zaczęła jakoś wciągać mnie coraz bardziej i bardziej i finalnie fotografia stała się jakby podstawowym medium, którego używam. Natomiast nie zawsze jest to właśnie takie stricte robienie zdjęć, tak? Tylko właśnie często jest to jakaś może praca zainspirowana fotografią, czy tak jak w tym przypadku kolaże, które po prostu zostały wykonane na podstawie tych fotografii. To może zapytam właśnie, co takiego było w fotografii i że postanowiłaś zostać przy niej i jak to i czemu właśnie ten cykl w ten sposób powstał? Fotografia wydaje mi się bardzo ciekawym medium w tym kontekście, że wydaje nam się, że ze wszystkich możliwych dostępnych mediów to właśnie ona jest najbardziej obiektywna. Też często jak patrzymy na fotografię, to jesteśmy przekonani, że to co widzimy musi być prawdą. Często wierzymy fotografiom bardziej niż własnym oczom, niż na przykład własnym wspomnieniom. Mnie natomiast zaciekawiły wszelkie próby pokazania, że jest to bardzo złudne odczucie. Więc myślę, że w tym projekcie, ale też w następnych, nad którymi pracuję, pojawia się właśnie ten wątek tej obłudy fotografii jako medium obiektywnego, jako medium pokazujące rzeczywistość 1:1. Zdjęcie sobie tak przekupywać policzki. No właśnie, i myślę, że to jest ten dobry moment, jak mówisz o obiektywizmie, żeby przejść do czasów, w których te zdjęcia zostały zrobione, w latach 60. które tak już dotarłaś do momentu, kiedy wiesz, że to są takie zdjęcia sztokowe, tak? Zrobione na potrzeby reklamy, jakichś katalogów i tak dalej. Natomiast ja myślę, że dalej w naszych głowach ten czas lat 50., 60. Ameryki dalej pozostaje takim mitem idealnego życia, idealnej rodziny, idealnego domu. Dlaczego wybrałaś jakby ten obszar, ten czas i w ogóle tego wyborcy? Tak, wybrałam zdjęcia amerykańskie, ponieważ myślę, że ta kultura amerykańska jest mi w pewien sposób równie bliska co Polska. Też wychowałam się w latach 90. I myślę, że jak większość osób wychowanych w latach 90. w Polsce, byłam zafascynowana tą kulturą amerykańską, która wówczas trochę jakby zalewała nas z każdej możliwej strony, więc było mnóstwo filmów, pojawiały się jakieś popularne amerykańskie seriale, różne magazyny też trochę inspirowały się layoutami amerykańskimi. I wydaje mi się, że w tamtym czasie właśnie te filmy, te seriale to było trochę takie okno na taki lepszy, kolorowy świat, po tej właśnie, jak nam się wydawało, tej szarzyźnie polskiej. Każdy chciał trochę jakby chociażby zajrzeć przez to okno, jeśli nawet nie można było tam wejść. Więc ta Ameryka wydawała się czymś takim, czymś lepszym, wspaniałym, właśnie takim mitem. Zdecydowałam się też na zdjęcia te konkretne z tego konkretnego okresu, czyli z lat 50. i 60., bo jest to okres bardzo specyficzny i te fotografie mają też swój niepowtarzalny klimat, ponieważ był to okres po II wojnie światowej, gdzie była cała kampania też wspierana przez rząd w Stanach, która właśnie promowała taki idealny model życia, gdzie każda rodzina, taka właśnie perfekcyjna, modelowa, powinna mieć swój własny domek na przedmieściu, dwójkę dzieci, najlepiej dziewczynkę i chłopca, która po prostu powinna być też ubrana w odpowiedni sposób. No i też w takiej rodzinie były przydzielane jakieś konkretne role społeczne. Chodziło też między innymi o to, ponieważ w czasie II wojny światowej, kiedy mężczyźni poszli na front, zwolniło się bardzo dużo miejsc w fabrykach i brakowało po prostu rąk do pracy. Była bardzo ostra kampania, która zachęcała kobiety właśnie, żeby rozpoczęły tę pracę w dotychczas uważanych za męskich zawodach, czyli właśnie w fabrykach, często
przy produkcji jakichś tam maszyn, czy w czasie wolnych sprzętu na potrzeby wojenne. Kiedy natomiast po II wojnie mężczyźni wrócili z tego frontu, no jednak oczekiwano, że kobiety zwolnią te miejsca, na co nie wszystkie władze jakoś tak chętnie przystały. Ruszył więc też program rządowy, który przyznawał różne kwoty właśnie dla weteranów na rozpoczęcie takiego nowego życia. Był też wtedy bardzo duży baby boom, tak? Było mnóstwo ślubów, rodziło się dużo dzieci. I ten model jakby idealnie wpasowywał się w sytuację. Więc też te zdjęcia są odzwierciedleniem tej sytuacji, właśnie przedstawiają ten świat idealny, pastelowy, ale przede wszystkim przedstawiają tą fasadę, za którą kryje się po prostu o wiele więcej. Chciałam się zapytać, teraz to było przyszło do głowy, żebym chyba nigdy nie pytała, jak wybierasz zdjęcia, no bo rozumiem, że przeczesujesz w internet, oglądasz setki zdjęć i co powoduje, że dane zdjęcie cię zatrzymuje, że widzisz w nim potencjał i nagle zaczynasz nad nim pracę. Ile czasu trwa ta praca? Tak, konkretnie do tego projektu myślę, że to było około kilkudziesięciu tysięcy zdjęć z różnych banków zdjęć. I taka pierwsza selekcja odbywa się, tak wydaje mi się, bardzo intuicyjnie. Znaczy po wpisaniu tych odpowiednich słów kluczy, kiedy przeglądam po kolei zdjęcia, musi przykuć moją uwagę jakiś konkretny szczegół. Czasami jest to jakiś gest pomiędzy ludźmi na zdjęciu, czasami jakiś element tła albo jakiś charakterystyczny przedmiot i na bazie tego staram się po prostu wykreować tą nową historię. Też może to jest oczywiste, ale wydaje mi się, że mówimy tu o latach 50., 60., natomiast to, co się później wydarza z tymi fotografiami, jest absolutnie ponadczasowe i uniwersalne, tak? Te przekazy poszczególnych prac. Wydaje mi się, że ten, to jest takie moje odczucie w tym niedzielę, że to, że ten świat tych fotografii jest idealny, jeszcze potęguje po prostu te różne twoje zabiegi. Tak, Kasia mi tutaj podpowiada, że ostatnio miałem okazję oglądać z rodziną serial Zagubieni w kosmosie, który właśnie opowiada jakieś takie wyimaginowane historie o podróży właśnie w kosmos idealnej, jak się później okazuje, nie idealnej, ale amerykańskiej rodziny. I w czołówce tego serialu jedna z fotografii, która posłużyła Weronice do tego cyklu, właśnie pojawia się jako obrazek tamtych czasów. Ja chciałam jeszcze teraz przejść do takiego wątku, zanim porozmawiamy trochę o książce i o tym, jak żeśmy o niej myślały, bo my też tak się składa, że my trzy ją zaprojektowałyśmy, oprócz tego, że ją wydałyśmy. To chciałam, żebyś tam powiedziała trochę więcej o temacie, czyli to, o czym już troszkę było mówione, czyli o pamięci, o tym, jak właśnie, o tym, co się wiąże z fotografią, na ile ona jest nam pomocna, na ile ona wpływa na naszą pamięć. No i wiem, że to jest dla ciebie w ogóle bardzo ważny temat, taki właściwie temat non-stop przetwarzany w nowych projektach, które się pojawiają. Ja może teraz zrobię taką krótką przerwę reklamową i powiem, że zapraszamy wszystkich 19 lipca do Centrum Sztuki Współczesnej Zamysł Gwiazdowski, gdzie Weronika będzie miała indywidualną wystawę w ramach projektu Project Room, organizowanego przez CSW od kilku lat. W tym roku z ponad 200 projektów zostało wybranych 6 artystów i Weronika jest właśnie jedną z tych artystek, więc to jest ogromne wyróżnienie. No i pracujesz nad tą wystawą i wiem, że tam jest również bardzo dużo o pamięci, o różnych fałszywych, niefałszywych wspomnieniach. Czemu to jest takie ważne dla ciebie? Tak, ten wątek jest dla mnie ważny pod bardzo wieloma względami.
Znaczy, po pierwsze dla mnie pamięć jest równoznaczna z tożsamością, gdyż tak naprawdę jesteśmy tym, kim jesteśmy, gdyż mamy tą ciągłość pamięciową, kiedy po prostu budzimy się rano, pamiętamy o tym, co było w przeszłości i dzięki temu możemy normalnie funkcjonować. I często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ta pamięć, jaką jest właściwie podstawą naszego życia na każdym właściwie etapie i na każdym właściwie etapie dnia, miesiąca i lat. Natomiast pamięć też interesuje mnie z różnych względów prywatnych. Jednym z nich jest to, że wychowywałam się w takiej rodzinie wielopokoleniowej, gdzie też pojawiały się ciągle jakieś różne historie rodzinne, albumy rodzinne, gdzie cały czas ta przeszłość mieszała się z teraźniejszością. Ale też przez kilka lat mieszkałam z babcią, która była chora na Alzheimera. I to był taki bardzo trudny czas dla całej rodziny. Ale właśnie były takie sytuacje, gdzie zaczęłam się po prostu bardziej zastanawiać nad tym aspektem, tutaj akurat takim bardziej medycznym pamięci, co sprawia, że ta pamięć jest tak naprawdę podstawą tej tożsamości, gdyż jakby z dnia na dzień obserwowałam bliską osobę, która właśnie przez te zaburzenia pamięci zaczyna tracić tą swoją tożsamość. I na pewno było to takie bardzo, bardzo wstrząsające odczucie. Wcześniej też różne zagadnienia pamięci, jakby też z innej strony, też się pojawiały, bo chociażby jak byłam w szkole podstawowej, przez rok chodziłam w takiej szkoły szybkiego zapamiętywania, gdzie uczono nas różnych mnemotechnik i różnych też sposobów, jak można tą pamięcią w jakiś sposób manipulować, tak żeby można było różne rzeczy łatwiej przyswajać. I myślę, że też te różne triki, te różne mnemotechniki jakoś wpłynęły później. Myślę, że nawet mogą być na mój sposób postrzegania rzeczywistości, gdyż też tam właśnie uczono, w jaki sposób postrzegać różne rzeczy, żeby mogły one być łatwiej w naszej pamięci. A to jest tak, mówisz o inspiracjach z życia swojego wziętych, a czy też te różne twoje osobiste wątki, motywy pojawiają się jakoś w pracach, w montażach albo w nowych pracach, czy to już jakby jest coś konceptualnego, co zostało stworzone tylko z inspiracji? Znaczy myślę, że jeśli się gdzieś pojawia, to jest to takie bardzo podświadome. Na razie jeszcze nie myślałam o takiej pracy, która by bezpośrednio inspirowała się tymi doświadczeniami, ale nie wykluczam, że taka się pojawi. Ale przede wszystkim inspiracja ogólnie tą tematyką i poszukiwanie tych różnych obszarów i spojrzenie na tą pamięć z bardzo wielu perspektyw. Myślę, że możemy, bo tak jak Kasia wspomniała, że książką zajmowałyśmy się we trzy i właściwie na każdym etapie powstawania tej książki wspólnie zajmowałyśmy się edycją, później wspólnie jakby koncepcję graficzną pracowałyśmy, ale myślę, że może Weronika pociągnie jakby poszczególne elementy, jakby opowie o nich. Książka jest amerykańska, prawda? Mogłabyś o tych amerykańskich elementach. Tak, ogólna koncepcja książki miała też w pewien sposób nawiązywać do koncepcji całego projektu. Czyli po prostu tak, że oglądamy coś, co na pierwszy rzut oka niby wydaje się w porządku, normalne, a dopiero jak się przyjrzymy bliżej, zaczynamy dostrzegać różne, że tak powiem, błędy oglądanej rzeczywistości. Więc kiedy projektowałyśmy książkę, starałyśmy się też te różne błędy wprowadzić także do samego projektu, więc jeśli się przyjrzymy bliżej, możemy zobaczyć, że na okładce, gdzie jest tytuł, jedna z liter jest odwrócona, w środku strona tytułowa jest gdzieś tam przesunięta, czy pojawiają się
pojawia się numeracja, która wydaje nam się, że to jest pomylona paginacja, a tak naprawdę są to tak właściwie tytuły prac, bo są to po prostu numery prac. Natomiast co jakiś czas dostajemy właśnie maila z zapytaniem właśnie od kogoś, kto kupił książkę, czy przypadkiem nie dostał jakiegoś realnego egzemplarza z pomyloną paginacją. Ale to jest zamierzone, to możemy potwierdzić. I pojawiają się też takie elementy amerykańskie. Chciałyśmy, żeby ta książka, kiedy ją się weźmie do ręki, żeby kojarzyła się z czymś właśnie takim z lat 50., czyli takim ciepłym, miękkim, żeby właśnie była miękka w dotyku. I też, kiedy ją otwieramy, pierwsze skojarzenie jest takim amerykańskim parem z lat 50. Tak, więc... więc okładka jest taka żywo-czerwona, jak często meble w amerykańskich barach, jest właśnie jak tutaj gdzieś krąży, jest rzeczywiście taka naprawdę miękka w dotyku. Po otworzeniu też mamy wyklejkę, która z jednej strony kojarzy się z tym amerykańskim barem, a z drugiej strony tak naprawdę jest to po prostu tło Photoshopa przyciemnione. Więc tak, te różne jakby inspiracje gdzieś tam w tym projekcie się pojawiają. Ja chciałam, to pewnie dla większości z Państwa zajmujących się fotografią jest oczywiste, jeśli ktoś ma okazję pracować nad własną książką albo brać udział w produkcji cudzej książki, to wie, że to jest milion decyzji do podjęcia i może się ma faktycznie ogromnie dużo czasu przegadały. Weronika w poszukiwaniu tego materiału na okładkę zjeździła niemalże pół Polski. My żeśmy przekopywały się przez różne zakłady dostarczające, znaczy takie właśnie sklepiki mniejsze, większe, handlujące takimi materiałami. Każdy kolejny, który uważałyśmy, że jest idealny, nasz introdukator mówił, że się absolutnie nie nadaje. Więc my znowu miałyśmy stan przedzawałowy, bo zależało nam bardzo na tym, żeby zdążyć na pani foto z premierą. No więc to jest taka niesamowita praca, że z jednej strony bardzo przyjemna, ale też taka bardzo, bardzo wyczerpująca, różne wątki, które się nam wydawały oczywiste, takie później w realizacji nie były. Też chciałam powiedzieć parę słów na temat tekstu i właściwie jego braku w książce, bo to też był jeden z takich tematów, który nas dręczył niemalże do ostatniej chwili oddania książki do drukarni, nad tym się bardzo zastanawiałyśmy, ale w końcu zdecydowałyśmy dać jedynie taką mikroinformację na samym końcu, że te prace powstały właśnie na podstawie zdjęć archiwalnych, ponieważ uznałyśmy, że wszelki tekst, który byśmy tam dały, czy to od autorski, czy jakiś inny, nie wiem, na temat wspomnień, na temat pamięci, na jakikolwiek inny temat, niezależny, byłby jakimś rodzajem interpretacji, a też z naszego doświadczenia kontaktu z publicznością wynika, że te prace są bardzo otwarte, że wiele osób, znaczy, że bardzo, bardzo dużo jest interpretacji, zostawiają dużo pola. No i uznałyśmy, że jedynie ten trop, żeby było jasne, że to nie są fotografie, które wykonała autorka, a są właśnie jakieś źródło i resztę właśnie postanowiłyśmy zostawić publiczności. Weronika, czy ty jesteś zadowolona z tego nadal? Tak, o ile rzadko w ogóle kiedy mogę powiedzieć, że jestem tak na 100% zadowolona z tego, co zrobię, ale wydaje mi się, że tak, że ten efekt, który udało nam się osiągnąć, jest dobry, tak. Generalnie ta koncepcja też w trakcie pracy trochę nam się zmieniała, ale wydaje mi się, że także poszło to w dobrym kierunku. I finalnie jest to chyba ta książka, która oddaje klimat tej serii. To jest tak, że te prace właściwie do niedawna były kończone jeszcze, prawda? Bo w serii jest parę dziesiąt prac, 50 parę. Natomiast ty idziesz ze swoimi kolejnymi pracami w całkiem inne obszary, w obiekty, w różne inne media, ale ze świata spływa zainteresowanie wciąż jakby tym cyklem Ślady, Traces.
i przychodzą różne zamówienia. Tak, ja chętnie pokażę coś, co Weronika zrobiła właśnie na zamówienia, a ty jakbyś mogła opowiedzieć o tym, co to było i jak to się wydarzyło. Tak, to będą różne ilustracje, które akurat były zamówione przez New York Times. To są akurat ilustracje do dwóch różnych artykułów. I co było ciekawe, akurat teraz zdjęcie, które jest wyświetlane, jakby nie było powiedziane, że ma to być fotografia. To już była moja inwencja, natomiast to następne, tak, to była właśnie prośba o zrobienie ilustracji na bazie fotografii archiwalnych, czyli już takie konkretne wytyczne. Jest to jednak inna forma pracy, bo jest to ilustracja do artykułu. Tak, teraz wyświetlają się zdjęcia, to są zdjęcia do artykułu o lekarzach pierwszego kontaktu, którzy tak coraz bardziej zanikają w Stanach, jest to jakby inny system opieki i artykuł jest właśnie o tym, o różnych plusach tego systemu, gdzie jednak wszędzie była dostępna taka opieka lekarza pierwszego kontaktu. I praca właśnie jest trochę takim innym rytmem, ponieważ po pierwsze jest zazwyczaj bardzo krótki deadline, więc te pomysły muszą spływać dużo szybciej, a po drugie no, nie ma się już jakby takiej pełnej swobody. Też ilustracja rządzi się trochę innymi prawami, to po pierwsze musi jednak oddawać sens tekstu, a po drugie wydaje mi się, że ten przekaz musi po prostu iść trochę szybciej, tak? Więc w taki bardziej bezpośredni sposób, chociaż mam nadzieję, że udało mi się też przemycić jednak jakieś takie bardzo moje myślenie. A to jest ilustracja, która też pojawiła się w artykule, który był poświęcony molestowaniu. To zaproszono różne ilustratorki ze świata, żeby każda wykonała jedną ilustrację. Same kobiety. Tak, same kobiety. Ja myślę, że to jest też bardzo ciekawy, taki wspaniały dla artysty moment, że może przenieść się, czy też może uczestniczyć w tej przestrzeni komercyjnej, będąc cały czas w zgodzie ze sobą, czy też właśnie będąc zaproszonym w związku z tym, jaką pracę wykonuję w tej przestrzeni artystycznej, to nie chciałabym tu jakoś tak narzekać, ale w Polsce to nie jest też takie bardzo częste. Ja też chciałam powiedzieć, że trochę nawiązując do tego, co było mówione na temat tekstu, że dla nas też jest niesamowite, jak bardzo ten cykl Traces, ślady, został dobrze przyjęty na świecie, w tym sensie, że to nam pokazało, jak bardzo te prace są uniwersalne, jak bardzo są ważne i że bardzo wiele osób takich zupełnie spoza świata sztuki, tak zwanych nieprofesjonalnych odbiorców, bardzo dobrze reaguje, bardzo nam opowiada osobiste historie. Sama na jakimś przyjacielskim spotkaniu byłam właśnie rozmawiałam z jedną z koleżanek, która bardzo, bardzo przeżyła te prace i one gdzieś tam zarezonowały z jej historią. I to właśnie między innymi te zamówienia z New York Timesa są jedną z takich reakcji już profesjonalnego świata. Mi się wydaje, że to, co ty mówisz, też właśnie jest wynikiem, oprócz tego, że prace są genialnie zrobione przez ciebie, Vero, to właśnie ta amerykańskość, w sensie, że jakby cały świat żyje tym amerykańskim mitem mniej lub bardziej w różnych miejscach. Dlatego oprócz tego, że przekaz każdej pracy jest uniwersalny, bo opowiada o relacjach damsko-męskich, relacjach rodzinnych, komunikacji bądź braku komunikacji, to wszystko są jakieś wartości uniwersalne, to właśnie dodatkowo jakby ten mit Ameryki działa na ludzi. Takie mam wrażenie. A propos właśnie tego, to jeszcze dodam, że też jak silny jest ten mit, też mi się wydaje, że
w Europie bardzo wielu młodych ludzi marzy o takiej podróży po Stanach. Też właśnie taką podróż odbyłam 3 lata temu i kiedy rozmawiałam z różnymi znajomymi z różnych części Europy, to właściwie w sumie każdy albo mówił, że ma za sobą taką podróż, albo po prostu marzy o takiej podróży, żeby zmierzyć się właśnie z tymi mitami, tymi kliszami, które w tych różnych filmach, serialach, książkach się pojawiają, więc wydaje mi się, że także szczególnie tak w Europie mamy taki pociąg do tego, co amerykańskie. A czym była dla Ciebie Ameryka, jak już ją odwiedziłaś? Czy mit runął, czy siadzący? Tak, to jest ciekawe, bo miałam takie różne plany i punkty, które oczywiście każdy musi zobaczyć w czasie takiej podróży. I myślę, że ogólnie się nie zawiodłam. Natomiast były takie pewne zaskoczenia. Ja przede wszystkim jestem takim kinomanem i po prostu marzyłam o zwiedzeniu studia filmowego i zawsze mi się wydawało, że zobaczę takie studio, jakie są na filmach albo musicalach wielkich produkcji z lat 50. właśnie czy 60., że to będą ogromne przestrzenie, gdzie przenosimy się w jakiś zupełnie inny świat i gdzie po prostu wszyscy śpiewają dookoła i jest tak wspaniale. Natomiast zwiedzanie tego studia jakimś po prostu busikiem, gdzie wszystko było wyliczone co do minuty i tak naprawdę pokazało właśnie taką fasadowość, czyli domy z tych różnych seriali, które są zrobione z jakiejś cienkiej dykty i tak naprawdę, żeby zaoszczędzić miejsce, często są one na przykład trójstronne, czyli z każdej strony mamy już inny dom tego samego budynku, który gdzieś tam pojawia się w serialach, albo te same domy, które tylko się odświeża na potrzeby nowego serialu. Jednak zburzyło trochę ten mit. Tak. Ja zachęcam do zadawania pytań. Może ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć, skomentować, podzielić się być może jakimś swoim wspomnieniem, bo to też myślę, że warto, żeby wybrzmiało, że tu jest bardzo dużo mowy o wspomnieniach, o tym właśnie, jak one nam się z biegiem czasu zacierają, jak budujemy je na nowo, a pewnie też każdy z Państwa ma takie doświadczenia, ja mam osobiście jedno takie, że jak słyszę, od kiedy możemy coś pamiętać, od kiedy, od drugiego roku życia mniej więcej. Tak, no właśnie, drugiego, trzeciego roku życia, a mi się wydaje, że ja pamiętam coś, co widzę na zdjęciu, a miałam tam mniej więcej rok. I wtedy zaczyna się budzić podejrzliwość we mnie, czy ja to pamiętam z siebie, czy ja to pamiętam z tego zdjęcia. Więc zachęcamy do zadawania pytań, do rozmowy. Czy ktoś chciałby coś powiedzieć? Ja bym się chciała zapytać Was o tą współpracę przy książce, którego może nie będziemy mówić o pamięci, bo ja bardzo mało pamiętam z dzieciństwa i to zawsze zastanawiam na tym, ale moje pytanie może brzmiałoby tak, to znaczy rozumiem, że to była współpraca, że współtworzyłyście jakby ten finalny efekt, ale może najpierw do Wery, jak bardzo Ty sobie wyobrażałaś wcześniej, zanim zaczęłaś pracować z dziewczynami tę książkę, jak bardzo to, bo rozumiem, oczywiście są kompromisy, więc to nie jest pewnie to, co mogłaś sobie kiedyś tam wyobrażać, ale jak dużo procent jest może z tego? No i jak to, jakbyście mogły troszkę powiedzieć, jak to przebiegało? Pewnie to było bardzo dużo rozmów, bardzo dużo tych kompromisów, ale to zawsze jest ciekawe, jak można właśnie grupowo stworzyć taki też książkę, która odniosła po prostu duży sukces. Ja pamiętam, że początkowy projekt naprawdę bardzo odbiegał od tego, co widzimy. I tak naprawdę jakieś takie kolejne spotkania i tak zwane burze mózgów po prostu powodowały, że pojawiały się jakieś nowe pomysły. I często było tak, że po jakimś spotkaniu nagle któraś z nas pisała, że a może by zrobić coś w ten sposób i okazywało się, że to gra. Też nie wiem, długi czas zastanawiałyśmy się nad wyklejką i też po prostu już właściwie bardzo późno
pomysł na tą wyklejkę się pojawił, ale jak już się pojawił, to stwierdziłyśmy, że to jest to. Natomiast właśnie ten początkowy projekt, który miał być taki bardziej minimalistyczny, zimny, biały, po prostu gdzieś odszedł też po spotkaniu z różnymi osobami, tak, gdzie też rozmawiałyśmy o tej książce, które też podsuwały jakieś swoje sugestie, też to brałyśmy pod uwagę. I to jest właśnie efekt tych wielu rozmów, nawet nie to, że kompromisów, ale pojawiających się pomysłów w trakcie rozmów. Ja myślę, że to właśnie zupełnie nie są kompromisy. Myślę, że ta książka jest jakby dużo bogatsza niż my żeśmy pierwotnie zakładały. I to, co mówi Weronika o tym pokazywaniu, że to też jest taki, tutaj takie trochę zacięcie edukacyjne się we mnie budzi, wszyscy jesteśmy fotografami, żeby mówić o różnych takich, dzielić się doświadczeniem, ale właśnie to, żeby pokazywać swoje prace, czy też tak makietę w pewnym sensie książki, bo my faktycznie pamiętam, że pojechałyśmy z Weroniką chyba na Unseen do Amsterdamu i tam spotkałyśmy się z Wojtkiem Weszkrną, naszym czeskim kolegą, któremu opowiadałyśmy, jaka ta okładka miałaby być, że chciałyśmy na początku białą, żeby tak było w ogóle super neutralnie. I Wojtek właśnie powiedział, że kompletnie tego tak nie widzimy, żeśmy się otworzyły na tą jego myśl i zaczęłyśmy o tym rozmawiać. Ja myślę też a propos tej współpracy, o którą pytasz, że to jest tak, że my jesteśmy we trzy bardzo różne, ale naszą siłą jest to, że my się dobrze rozumiemy. I pod każdym względem, znaczy, że jesteśmy otwarte na to, co każda z nas przynosi. I tak jak Berenika powiedziała, że faktycznie dosłownie w ostatniej chwili wpadła na pomysł tej wyklejki w kratkę, który w pewnym momencie w pierwszym odruchu nas tak troszkę właśnie zszokował, bo byłyśmy już przyzwyczajone do innej myśli, że ta wyklejka będzie inna, ale postanowiłyśmy dać sobie chwilkę i się temu przyjrzeć pomysłowi. Teraz mi przyszło do głowy, że te prace właściwie do ostatniej chwili trwały, takie koncepcje i takie zastanawianie się, bo tutaj w książce jest coś, co ja nie pamiętam, jak się nazywa, to ktoś, kto się zajmuje książkami, umiałby to takie szycie, kapitełka. I właśnie jak pojechałyśmy do introligatora, kiedy książka już była wydrukowana, kiedy okładki były przygotowane i właśnie zaczynała być składana, to nagle introligator nam zadał pytanie, czy ta kapitełka ma być biała, czerwona czy czarna. No tak, że zapytał się, czy na pewno ma być biała, ale powiedział, bo może być czerwona, czarna bądź biała, albo oczywiście jeszcze 500 innych kolorów. I wtedy znowu nas to zachwyciło, że jest jakaś nowa możliwość, której nie wzięłyśmy pod uwagę i to, żeby ona była nie biała, a czarna, no jakoś bardzo nas to cieszyło. Żeby właśnie cały czas to, co mówiła Weronika, nawiązywać do idei tych prac, które właśnie w pierwszym odruchu są słodkie, wydają się być słodkie, a jak dłużej im się przyjrzymy, to okazuje się, że niektóre z nich mają też sobie bardzo dużą rolę. Ja tak do tego, co powiedziała Kasia, jednak wiesz, kompromis to jest coś dobrego, bo ty mówisz, że to nie kompromisy, a bogatsze. Ja myślę, że właśnie kompromisy to jest to. Musimy o tym porozmawiać z Wspólniczką. Nie wiem, a propos kompromisu, wiesz, to tak jak powiedziałam, że w tym całym projekcie jest kilkadziesiąt prac, 50 parę, tak? No i zdecydowałyśmy od razu, tak, że w książce nie może być tylu prac, bo będzie, to po prostu będzie męczące, będzie przesyt. I trzeba było czegoś się pozbyć. Tak? No i oczywiście tutaj było po prostu mnóstwo rozmów i dyskusji, bo Weronika ma swoją ulubioną pracę, za którą my nie przepadamy. Znowuż my uwielbiamy coś, a Weronika mówi, naprawdę? No dobra, no w sumie. No i to troszkę w pewnym momencie przepychanka, ale tak naprawdę sensowne rozmowy i dochodzenie do tego, co i dlaczego. I też na przykład nie chciałyśmy mnożyć wątków, które się pojawiają w pracy. Jest bardzo, czy może nie bardzo dużo, ale jakaś część prac dotyczy ściśle, tak jak tutaj, wątków damsko-męskich. Tak? I nie chciałyśmy, żeby książka stała się na przykład zbyt feministyczna, tak? Żeby to nie poszło w tą stronę. Znowuż nie chciałyśmy, żeby książka była o rodzinie. Też pojawiają się te motywy. Więc jakieś prace, które bardzo lubimy, wypadły na rzecz innych, żeby po prostu wszystko to grało ze sobą. Tak, myślę, że ten moment, kiedy musiałyśmy zdecydować się o edycji i sekwencji, był taki jakiś
najtrudniejsze chyba, bo faktycznie, żeby z, tu nie pamiętam, ile mam tu zdjęć, 21. Ale właśnie zgodnie z zasadą mniej znaczy więcej w fotografii i właśnie, żeby nie przegadać, żeby zasygnalizować pewne wątki, no to uważałyśmy, że to jest konieczne, więc tradycyjnie wydrukowałyśmy sobie zdjęcia, zaczęłyśmy układać na podłodze, każda najpierw sama, już tak z kompletne kulisy zdradzając, każda swoją edycję przygotowała, później żeśmy się spotkały, pokazałyśmy sobie te edycje. I później któregoś dnia po prostu myślę, że też tak jest, że jak się wpuści sobie jakieś myślenie, to mózg to przetwarza i żeśmy się któregoś dnia spotkały i się to po prostu samo ułożyło. Później oczywiście wielokrotnie to oglądałyśmy, przeklikiwałyśmy, sprawdzałyśmy, czy nam to działa. No jak byłyśmy pewne, że już jesteśmy zadowolone, to kliknęłyśmy enter. Tak, no, też było ciekawe, bo wydaje mi się, że też w tej edycji miałyśmy chyba taki na początku przynajmniej największy dylemat, jakim zdjęciem zacząć. I dopiero właściwie zdecydowałyśmy, jakim to zaczęło to się jakoś, to jest właśnie zdjęcie zaczynające. I na początku była tak obawa, czemu nie jest jednak takie zbyt creepy, bo jednak jest takie dosyć niepokojące, ale jednak stwierdziłyśmy, że byłoby to takiego swego rodzaju otwarcie tak jakby rodzinnego albumu, gdyż każdy z nas ma może niedokładnie takie, ale tego typu zdjęcie gdzieś tam w albumie, takie rodzinne, czasami robione u fotografa, albo po prostu gdzieś w czasie jakiejś uroczystości rodzinnej. Więc wydaje mi się, że jak już zdecydowało się, że to będzie to, to ta całość zaczęła się już układać. No też, bo to już Weronika wymieniała te wszystkie rzeczy, które są takimi drobnymi ala pomyłkami i właśnie między innymi z tego powodu strona tytułowa nie jest na samym początku, ani też nie następuje po pierwszym zdjęciu, jak to czasem ma miejsce, tylko dopiero zdaje się po trzecim. Tak jakby rzeczywiście w składzie nastąpił jakiś błąd, czy w introligatorce i... To jest w ogóle bardzo urocze, jak to, co Weronika wspomniała o tych mailach, jak panie czy panowie, nasi odbiorcy piszą, że dziękują bardzo za książkę, książka dotarła, wszystko jest w porządku, jest piękna, tylko chyba to jest jakiś wadliwy egzemplarz, no bo właśnie strona tytułowa nie jest na początku i paginacja jest pomylona i jest coś nie tak z tytułem. Także to jest bardzo ciekawe. Dobrze, to czy są jeszcze jakieś pytania? Ja bym chciała się zapytać o przekaz ideologiczny tych filmów. Warto łatwo jest to zanalizować. Kobieta jest z tyłu, czyli rola faceta jest ważniejsza. Ale jak oglądasz te zdjęcia stokowe na przykład z lat 90. albo te, które teraz są robione, czy ten przekaz jest jakiś inny, czy coś się zmienia? Jakieś nowe wartości się pojawiają, jakąś nową ideologię próbują nadsadzić tego, czy to jest cały czas to samo, tylko w innym opakowaniu? Znaczy to, co jest w ogóle ciekawe, bo robiłam takie próby, że też zaczęłam wyszukiwać te zdjęcia rodzinne z następnych w epok. To było tak, że im dalej, to tym mniej tych zdjęć jest dostępnych. I tak naprawdę te lata 50. i 60. są po prostu bardzo obfite w te zdjęcia rodzinne, natomiast już później jednak widocznie zmieniają się przynajmniej trochę te relacje, ale najbardziej widoczne jest to, że tych zdjęć rodzinnych jest naprawdę, naprawdę coraz mniej, przynajmniej takich dostępnych, stokowych. Natomiast wydaje mi się, że jednak zauważa się zmianę tych relacji. Też coraz mniej pojawia się na przykład zdjęć kobiety w kuchni. Rzeczywiście jak gdzieś tam wyszukiwałam, na przykład z lat 90. to są to jakieś tam pojedyncze, ale też możemy znaleźć po prostu zdjęcia też mężczyzn, tak, czy jakieś tam dzieci gotujące. Więc wydaje mi się, że jednak widać tą zmianę, ale przede wszystkim też zmianę w rodzaju tych zdjęć. Jeszcze
jeszcze mam takie pytanie, mi się przypomniało a propos ról i tego, co też Julek zapytał o interpretację, czy też ideologię związaną z tymi zdjęciami, bo to, co nas, bo trzeba jeszcze dodać, że ten cykl znalazł się, Weronika znalazła się wśród 20 artystów w takim bardzo prestiżowym konkursie FOM Talent, organizowanym przez Muzeum Fotografii FOM w Amsterdamie. Aktualnie wystawa jest, są dwie wystawy, jedna we Frankfurcie, druga w Londynie, gdyby ktoś miał okazję. Ale zmierzam do tej właśnie, do sposobu prezentacji, bo my żeśmy były dość zaskoczone, chyba wszystkie, jak tu siedzimy, interpretacją taką wystawienniczą tego cyklu. Te prace zostały pokazane na taki sposób, jakby były transparentami, że zostało wydzielone dla nich taki, taka przestrzeń zielona, czyli takie kojarzące się miejsce trochę ze studiem, tak, gdzie tam się jakiś skwiatka mu się bardzo kojarzy. Myślę, jak ty lubisz przyrodę. I właśnie to były takie transparenty i prace tak poustawiane bardzo gęsto, ale powiedziałabym, że dość trudno było do niektórych podejść. I Weronika była w trakcie oprowadzania pytana przez kuratorkę, czy też nawet taka była przez tę kuratorkę narzucona interpretacja, że te prace są bardzo feministyczne i że ten właśnie sposób prezentacji nawiązuje do jakiejś takiej demonstracji feministycznej. I pytanie, jak ty się czujesz z taką interpretacją? To znaczy ciekawe jest to, że te prace też oprócz tych wątków feministycznych czasami się pojawiają w takich naprawdę najróżniejszych. Na przykład znalazłam też je w jakimś w internecie przy artykule opisujących obecną sytuację polityczną, czy to było rok temu, tak? Sytuację polityczną w Stanach i to też użyto właśnie jako ilustrację. Natomiast jeśli chodzi o te wątki feministyczne, na pewno pojawia się, to jest jakby jeden z wątków, ponieważ jakby trochę trudno też odejść od tego tematu, jeśli akurat wybieramy taki, a nie inny okres amerykański, gdyż jednak ten podział ról społecznych jest tam bardzo mocno podkreślony, więc kiedy robiłam te różne manipulacje, chciałam jakby też zrobić taką rysę na tym idealnym świecie, ale też właśnie pozamieniać to, co wydawało się takie naturalne i takie, jakie powinno być, tak? Czyli w tym wypadku na tych zdjęciach właśnie często te kobiety są tych oryginalnych są takie delikatne, uległe, po prostu mają być piękne, uśmiechnięte i zawsze mają czerwoną pomadkę na ustach, jest to element obowiązkowy. Natomiast tu chciałam dodać im trochę siły. Natomiast mówię, jakby nie jest to podstawowy wątek, on rzeczywiście pojawia się chyba w kilkunastu zdjęciach i czasami właśnie przy różnych wystawach, kiedy z tych 50, z tej puli 50 wybierze się te 10, 12, to wydaje się, że projekt jest właśnie o tym. Natomiast jest to jakby jeden z wątków, które w przypadku tych zdjęć z tego okresu jakby nie dało, po prostu nie można go pominąć. Czy jeszcze może jakieś pytania, komentarze? Jeśli nie, to gorąco Państwu dziękujemy. Zapraszamy, jak mówiłam, 19 lipca do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski na premierowy pokaz nowych prac Weroniki. To będzie, tak jak wspomniała Maga Sokalska, to będą nie tylko fotografie, to będą też obiekty i instalacje. My się bardzo cieszymy i bardzo jesteśmy ciekawe tej wystawy. Zachęcamy bardzo do odwiedzenia Centrum Sztuki Współczesnej. Książka jest dostępna tutaj w Centrum Festiwalowym. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem, zachęcamy. Weronika może dzisiaj książkę podpisać, to jest dobra okazja. No a cóż, jeszcze na koniec tylko zaproszę może do naszej galerii Jednostka, która właśnie jest poddawana remontowi i będziemy pewnie od lipca zapraszać już do siedziby przy Andersa 13 w Warszawie. Proszę śledzić nasz program. Do zobaczenia.